Dzień dobry, witam serdecznie. Jestem dzisiaj u Pawła w malowniczej wiosce w Dworaka Staśkach. Dawne nasze strony, skąd pochodzimy. Co byś dzisiaj, Paweł, chciał pokazać dla obserwatorów tego kanału? Myślę, że ciekawym będzie tutaj kosa sztyle FS86. FS86? Tak, tak. Podobno jest to konstrukcja japońska, tych takich dawnych, całych metalowych kos, które... To ta kosa? Były tak. Były w sprzedaży przez chwilę. Ty, ale wiesz co, to jest taki starszy model, ale ona jest w bardzo dobrym stanie wizualnym, widać. Mało używana, jakaś taka jest, naprawdę. Nic tutaj nie widać odkręcania, farba nie odstaje. Tak jakby to w ogóle nie było ruszane. Nie wiem skąd ona... Kupiona pod Zembrowem, przywieziona z Niemiec. No, czyli jakaś drobna usterka i kosa była nieużywana praktycznie w ogóle. Ale jest tak solidnie zrobiona, ten uchwyty, to wszystko jest takie mocne, metalowe. Ten karczek cały. Kiedyś na gwiazdki to robili, naprawdę to mocno to robili. A, tu trzeba na... Masz gwiazdkowe? Żeby wyregulować. No i słuchajcie, myśmy dzisiaj już tą kosę... troszeczkę przy niej pomajstrowali, bo ty, Paweł, narzekałeś na to kosę, co się działo? No w ogóle bardzo, bardzo mało mocy było tutaj. Dobrze, że przyszedłeś, to dwukrotnie mocniejsza, wystarczyło tylko regulację. No już się bałem, że jest zatarta, że nie wiem, membrana coś, a po prostu wyszło, że no, regulacji nie miała. No, trochę tutaj dotknąłem się swoimi pazurami czasami aż za dużo się grzebie, ale akurat tutaj wystarczyło wyregulować gaźnik, zwłaszcza dolne obroty, górne też były niewłaściwie. Akurat tej kosie, słuchajcie, nie ma tu żadnych informacji o tym, jak tu regulować. Całe szczęście jest napis tutaj taki dość niewyraźny, H i L, która to jest śruba, i już było jasne. Tylko w niektórych gaźnikach Stihla odwrotnie się reguluje. Na niektórych kosach jest podana wartość, ile wykręcić, jakie są stany początkowe. W tej akurat nic nie było, więc wszystko na ucho, na czuja się zrobiło, ale naprawdę chodzi bosko po prostu. Ja sam w szoku jestem, że taka malutka kosa zasuwa tak jak duża kosa profesjonalna. Nie, Paweł? Tak, chciałem jeszcze pokazać zamiennik, który kupiłem tutaj. Głowicy. Kupiłeś zamiennik głowicy. Jestem tak średnio zadowolony z niej, bo po prostu otwór nie jest w osi, a już trzeba było kość. A to jest nieoryginalny, co? Tak, on był ponad połowę tańszy. No i się pokusiłem. Tutaj tego tak nie widać, ale... Ale podobnie jak w oryginalne się otwiera. W ogóle on jest z wyglądu taki sam. Wszystko to same, tylko po prostu... Nie wiem, czy to tak będzie tu widać, ale po prostu jest jakby nie w osi. Pokaż. Ale niewiele. Tutaj... No bije na tym, bije. Bicie ma? Tak, chociaż wałek tutaj nie bije. No jest delikatnie, widać, nie jest w osi. No tak to jest, jak się kupuje tańsze odpowiedniki, ale ja wiem, zobaczymy. Żeśmy dzisiaj próbowali ją już uruchamiać, bo żeśmy regulowali, ale ja za wielkiej wibracji nie widziałem. Jeszcze raz założymy. A budowa jest podobna jak oryginalnej tej głowicy. Nawet plastik widać, że trochę gorszego gatunku. Porównując z tą starą, to jednak to nie to. Ale kosa naprawdę fajnie wygląda. Cała metalowa. Nawet stopkę ma metalową. Fajnie, żeby zbiornik nie stawiać zbiornika na ziemi. Tak przemyślane to wszystko było kiedyś. Muszę poczytać więcej o tym modelu FS86. Następcy jego jest FS85, a teraz do kupienia jest bodajże FS... Nie pamiętam, ale już nie ma nawet 85 w sprzedaży. Mhm. Ty ją okazyjnie kupiłeś? Za ile? 300 zł po targowaniu. No chciałem coś takiego na działkę,
na pierwszą kosę. Ale że myślałeś, jak... że już zatarta i nie ma co, tak? Że już... No, że tak może coś jest poważnego. Mhm. No zobaczymy, sami ocenicie, jak ta kosa się sprawuje. Ja jestem w szoku, że taka mała zabawka, to nie jest zabawka, naprawdę to jest super dobrze wykonana maszyna. Jak to świetnie chodzi, jako to ma moc niesamowitą. Nie wiem dlaczego, tam jest podany 1,4 konia, a w 85 1,3, a zamienniki cylinder jest taki sam. Mhm. Czy to według starego katalogu, czy... Nie wiem dlaczego tak. Może ktoś na kanale ma podobno, może coś powie więcej. Bo nie mamy do niej żadnych materiałów na razie. Trzeba było sięgnąć tak troszeczkę z marszu, żeśmy podeszli do tej kosy. Jechałem tutaj dzisiaj przez Solniki, bo nie chciałem mi się wjechać przez wioskę, przez Dworaki. Ale przez Solniki taka trochę gorsza droga. A ty jak jeździsz tutaj? Przez Dworaki. Przez Dworaki, nie? Tutaj. Tak jest. No tak. Tak to właśnie działa. To już takie... Dobra, o. Już, okej. Okay. Dobrze, dobrze. Nie masz tutaj przy tej kosie, brakuje ci tego elementu, co zakłada się nożyk do przycinania. Tak, tej nakrętki to jest M10 lewa razy skok drobnozwojowy razy 1. W tych kosach typu Powermat Demon jest razy M10 razy 1,25, więc. Nie pasuje. No chyba to tak nawet specjalnie zrobione, żeby ludzie nie za dobrze było, żeby. Wszystko pasowało. I taniej było. No bo jednak dobre są te też. I specjalnie kupiłeś te kosy Powermat, żeby trochę części pasowały, nie? Żeby kosić tutaj większe krzaki. Dobrze, mamy. Jak to się składa, żeby osoby, które nie wiedzą, wiedziały po kolei. Jak to leciało? No właśnie. Tak, dobrze. Pokaż mi. Coś tu nie tak jest. Musi być tak. Tak, pokaż. Tak. Pokaż mi kurteczkę. Czy ona tu będzie pasowała? Gdzie jest ten płaski tutaj? Dobra. Nie. A weź teraz tutaj, okay. Tak. Ten chust. I teraz tutaj. I teraz tak. Nie, coś jest tak, teraz dokręcaj. Czy tak ma się kręcić? Może no dobrze, tak. Już zapraszam, bo tam już. Już, za sekundkę. Tutaj tata jeszcze jest, pana Pawła, i zaprasza nas na grilla. A myśmy się zawzięli za tą kosę. Już raz idziemy, już kończymy. Czekaj, zobaczę.
Paweł, wiesz co, ja bym zrobił tak. Zdjął tą podkładkę, wyrzucił i bez tej podkładki to zrobił, wiesz? Spróbujemy? Mhm. Bo te brzękały, będzie brzękało. Dobra, ja to trzymam. To wyjmij i weź przykręć. Teraz tak. Z drugą stronę. Mocno. Pokaż. Tak, tak ma być. To jest na razie. Do czegoś innego. Prawdopodobnie do się przyda do trójzębu albo do jakiegoś innego. Masz te gwiazdki, żeby wyregulować te. Bo ktoś jakiś bardzo mały tutaj do tej kosy się przymierzał i tak jest ta rączka wyregulowana. Zobaczcie, że praktycznie leży na kosie i jak się ją bierze, to ręce są w górze. Paweł, ty zalałeś tutaj mieszankę z olejem? Jasol, tak. Jasol. No tutaj mamy jasol. Też dobry olej. Paweł wcześniej go kupił, także zanim kupił motula, to na jasolu jechał. Bardzo dobry olej, jak się okazuje. I w tej kosie jest przygotowana mieszanka z olejem jasol. No już, już, już. Wiem, gdzieś to tako zróbmy. O tako. Dobra. A tu na długość? Na razie zostawmy tak jak jest. Później będziemy regulować od spodu. Na razie to do pierwszych prób gdzieś w ten sposób, o tak niech będzie. Już, już nie mogę doczekać na tego grilla. No oczywiście, ja czekam. Myślę, że warto ten też przesunąć. No to zrób, jak tobie pasuje, tak, tak zrób. Taka sama gwiazdka, taka sama. Pogoda dzisiaj fajna, bo... O, teraz dzisiaj jest fajnie. Tata Pawła jest. I tutaj nam przygotował i ogórki małosolne, i ogórki kwaszone, i kiełbaska z grilla. Tylko wczoraj rzodkiewkę wszystko wyrwałem. Tak, szkoda, no. A czekaj, to musisz paprykę szelki założyć, Paweł. Goń po szelki. Paprykę posadziłem za domem i przejdzie się pan, zobaczy tam. O, grill czeka. Tak, tak jak trzeba. Pod piwek, piwko, wszystko jest. Tak. Tutaj, o, była rzutkiewka wczoraj i już usunąłem i paprykę pokazałem. Fajnie. Namarynowaną będzie pan robił? Tak. A tu? Agresu trochę jest. Kołkaska. Jagoda. Aha. Te duże krzaciki. Aronia też już urosła, widzę, że... Słuchajcie, tak się fajnie mieszka na kolonii. No, nikt nie zagląda przez płot. O, Kruszewski dalej, o. To Kruszewskiego cała ziemia. Mhm. To on w dzierżawę oddał już w tym roku. Już nie pracuje na ziemi. Mhm. No tak, no trzeba czasami skończyć już. Bo to już wiek nie pozwala na to. No wiadomo, że... O, tu jabłka też tu rosła taka. Będę musiał tutaj przyjechać i Pawła nauczyć, jak się drzewka przycina. Bo szkoda, żeby nie rodziły. Się ładnie przytnie. Po to w tym roku ucięli, bo już sucha była. Bo to jakieś ta słodkie jabłka. Bo tam jest papierówka, rośnie dalej i wcześniejsze niż papierówka. Dobra, idę kończyć ten materiał, bo... Kończy i po te kiełbasa spali się całkiem. I co, Paweł, znalazłeś? Tak, tutaj. A już masz tą szelki te. To co? Nie pozwala nam regulacja. To zostaw. Oddalić, bo jest po prostu. To zostaw, głównicę. Tylko przytnij tak mniej więcej, żeby nie obijało o ten. O... Zresztą ona się trochę i tak wydłuży, bo naciągnie się. Ale nie uderzaj też o ziemię, żeby nie. Wiesz, żeby nie rozwijało. Dobra? Mhm. Dobrze. No i cóż, kosa wyregulowana. Ocenisz
za chwilę, jak to chodzi. Dobrze. Czy to jest odpowiednie? Dobrze. To co? Idziemy na plac boju i tam uruchamiamy, czy tutaj, czekaj, ja już ci uruchomię, niech sobie popracuje. Poczekaj, włącz start. Już? Tam. Jabłek natargam tyle, ile udźwignę. No dobrze, dobrze. Jak nie, to w kaszkę opanowują. Tak, tak. Wydziobio. Tylko czekają, kiedy odjadę, tylko drzewko wyfikują. Mogę ja spróbować? Jak najbardziej. Bez strzelek. Coś ona jeszcze jest tam gazu. Tu wezmę śrubokręt. Słuchajcie, musieliśmy zrobić małą przerwę, bo zgłodniliśmy. Tak właśnie na Podlasiu, słuchajcie, goszczą ludzi, jak się przyjeżdża w gości. No super sprawa. Cały czas może się odwiedzać. Dziękuję pięknie.
porównaniu do Sztira 120. No trochę słabsze jest, trochę słabsze od 120, nawet sporo, ale ładnie chodzi, dość ciężkawa jest, bo to jeszcze starsza wersja piły, cała w metalu, ma tą swoją masę, ale fajnie chodzi, równiutko, nie dymi, nie smrodzi, dość mocno jak na taką małą kosę. Teraz ty to działaj zarzę. Ja to koszę bez szelek, a Paweł szelek potrzebuje. A już było tak, że nie dało się nią robić, co Paweł? No, myślałem, że będzie tylko ten power maca, a jednak nie. Słuchajcie, kończymy kosa. Pozdrawiamy wszystkich widzów. No, także fajnie kosa chodzi, aż miło. Dobrze, że nie trzeba wyrzucać na śmietnik. Wystarczyło głowicę wstawić nową oraz wyruglować gaźnik. Kolejna kosa z Niemiec. Chodzi jak złoto, aż miło. Sam bym chciał taką mieć. Także Pawełku, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do widzenia. Usłyszenia. Pozdrawiam.